katedrze lwowskiej odprawiona została msza święta w intencji Mirosława Rowickiego, założyciela i redaktora naczelnego Kuriera Galicyjskiego. Liturgii przewodniczył metropolita lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Pożegnać się z Mirosławem Rowickim przybyli jego rodzina, koledzy redakcyjni, bliscy i przyjaciele z Polski i Ukrainy. List do uczestników uroczystości skierował prezydent Andrzej Duda, który w jego imieniu odczytał ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki. Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci świętej pamięci pana redaktora Mirosława Rowickiego. Żegnamy dziś wspaniałego człowieka, żarliwego patrioty, zasłużonego działacza Solidarności, który z oddaniem walczył o wolną Polskę. Żegnamy jednocześnie wybitną postać ukraińskiego życia publicznego, osobę pełną energii, pasji i dobrej woli, która uczyniła ogromnie wiele dla środowiska Polaków mieszkających na Ukrainie oraz dla budowania dialogu, partnerstwa i bliskości między naszymi narodami. Prezydent Polski poinformował o pośmiertnym nadaniu Mirosławowi Rowickiemu jednego z najwyższych odznaczeń państwowych – Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu jego zasług. Ambasador Bartosz Cichocki zakomunikował również o nadaniu imienia Mirosława Rowickiego konkursowi reportażu historycznego skierowanego do młodzieży na Ukrainie. Uznaliśmy wspólnie z panem Marcinem Rowickim, synem zmarłego, że najwłaściwszym sposobem uhonorowania, uwiecznienia Mirosława Rowickiego będzie przybliżenie jego sylwetki młodzieży na całej Ukrainie. Swoimi wspomnieniami o świętej pamięci Mirosławie Rowickim podzielili się jego syn, przyjaciele i koledzy redakcyjni. To rzeczywiście smutny dzień, ale chciałbym przypomnieć, że tata był bardzo pogodną osobą, optymistą, który dawał bardzo dużo od siebie. On miał ogromną radość, dając wartość innym ludziom. On właśnie miał energię, przepełniał, no bo to, co dajemy, to do nas wraca. I to było świetnym przykładem. I to przykładem był mój ojciec. I myślę, że to jest też powodem sukcesu Kuriera Galicyjskiego, że to pismo było stworzone nie dla zysku, a dla wartości przede wszystkim. Mirek jest takim człowiekiem, który był człowiekiem, od którego bardzo wiele powinniśmy się uczyć. Szacunku do innych, tego, że dużo więcej można osiągnąć spokojnie, nie na siłę. Kurier Galicyjski, Mirek to jedno, ale wspaniałego szefa i wspaniałego, mądrego człowieka, który potrafił budować mosty. Bardzo nam go będzie brakowało. Mirosław Rowicki, redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego, był osobą, tak jak napisaliśmy w naszym portalu i w naszej gazecie, o gołębim sercu, był osobą bardzo dobrą. Potrafił utrzymać, tak jak dzisiaj powiedziałem w czasie mszy, ten statek na swoim kursie, który nie schodził z obranej drogi, ale potrafił to robić, będąc dobry, wyrozumiały, szanując autonomię swoich pracowników, swoich dziennikarzy. Jest to niepowetowana strata dla nas. Pogrzeb Mirosława Rowickiego odbędzie się 21 lipca na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie.